27 września Maciej Radke, burmistrz Lubawy wraz z Danutą Szczepańską, skarbnikiem miasta, podpisali umowę z przedsiębiorstwem Skanska na wykonanie drogi przedłużenia ulicy Unii Europejskiej do ulicy Borek w Lubawie. Porozumienie podpisane zostało w obecności dyrektora regionalnego wykonawcy Piotra Kasikowskiego oraz dyrektora zakładu Swedwood Lubawa Zbigniewa Nikielewskiego. Inwestycja jest wynikiem wspólnego porozumienia miasta ze Swedwood Poland z ubiegłego roku w sprawie wspólnego przedsięwzięcia polegającego właśnie na budowie tej drogi. Środki finansowe na realizację inwestycji będą pochodzić ze sprzedaży mienia komunalnego oraz darowizny finansowej od firmy Swedwood. W ramach zadania powstanie droga o długości około 600 metrów bieżących o nawierzchni asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz ścieżką pieszo-rowerową. Po wybudowaniu drogi odcinek ulicy Borek na odcinku od cmentarza komunalnego do bocznicy kolejowej stanie się własnością Swedwoodu. Umożliwi to bezpośrednie połączenie terenów zakładu znajdujących się po obu stronach ulicy Borek. Koszt inwestycji wyniesie blisko 3 miliony złotych, a jej zakończenie planuje się na czerwiec przyszłego roku. No, chciałem podkreślić przede wszystkim, że przedłużenie budowy ulicy Unii Europejskiej to jest inwestycja strategiczna dla miasta. Takim prowoderem w pozytywnym tego słowa znaczeniu był zakład Swedwood, który pozyskał tereny po drugiej stronie ulicy Borek. Tam będzie się rozbudowywał. Budowa drogi otwiera nowe tereny inwestycyjne, w liczbie można nawet powiedzieć paru dziesięciu hektarów. Jedynym minusem jest to, że tereny te należą dzisiaj do prywatnych zarządców, do prywatnych właścicieli. Niemniej jednak rozbudowa tej infrastruktury z pewnością przyczyni się do powstania nowych zakładów, nowych miejsc pracy. Czas mija szybko, ponieważ 21 grudnia ubiegłego roku podpisywaliśmy wspólnie z panem dyrektorem porozumienie dotyczące współpracy, wzajemnych zamian gruntów, jak również to porozumienie określa, że część ulicy Borek od cmentarza komunalnego do bocznicy kolejowej stanie się własnością Swedwoodu. Przez te kilka miesięcy opracowaliśmy projekt, uzyskaliśmy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i dzisiaj jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że możemy podpisać umowę z wykonawcą tej inwestycji, a najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Skanska na kwotę niespełna 3 milionów złotych brutto. Mam nadzieję, panie dyrektorze, że w przyszłym roku, w czerwcu, wspólnie z wykonawcą dokonane tak przecięcia w stęgi i ta droga będzie nam służyła i z pewnością przyczyni się do rozwoju Lubawy. Krótki zimę, sprawnego działania, do czerwca, tak? Bardzo dziękuję, na pewno nie zawiedziemy. Dziękuję.